nakłada na nas ustawa i takie działania muszą być systematycznie podejmowane. Piszemy tutaj, że działanie podjęte wobec 20 dłużników, czyli złożenie do prokuratury wniosków o ukaranie czy do starostwa o odebranie prawa jazdy, dlatego do 20, ponieważ 16 zgłosiło się na wywiad alimentacyjny. Jeżeli osoby zgłaszają się na wywiad alimentacyjny, to one też deklarują się, że jakieś tam czynności będą sami podejmowali i wtedy my nie musimy już zgłaszać ich dalej, że się nie wywiązują z zadań. Na 20 zgłoszeń do prokuratury, 19 umorzeń i jedno brak informacji. Czyli tak naprawdę wszystkie zgłoszenia, które składamy do prokuratury, są natychmiast umarzane. Z jakiego powodu? Nie uchyla się uporczywie. Taka jest odpowiedź. Nie uchyla się uporczywie, czyli po prostu... Prokuratura płaci 16 zł, tak, nie uchyla. Tak, 10, wystarczy, że 10 zł. Autentycznie tak, bo dopytywała w tej sprawie. I autentycznie jest tak, że wystarczy, że 10 zł zapłaci, albo że zabrał dzieci na lody i interesuje się, ale niestety nie ma pieniędzy. Także my mamy już potrzebę zakupu nowej szafy, żeby pomieścić te wszystkie akta. Natomiast skutki są, jakie są. Trzeba będzie urząd przenieść. Jeśli chodzi o starostwo powiatowe, to niestety, ale nie otrzymujemy żadnych odpowiedzi, czy wstrzymane zostało prawo jazdy, czy nie. Nie udzielają nam takich odpowiedzi. Z Urzędem Pracy dobrze nam się współpracuje, ponieważ zaraz otrzymujemy odpowiedź, że są wzywani do tego Urzędu Pracy i że, no ale niestety nie ma zatrudnienia. Tak. Czterech dłużników alimentacyjnych zobowiązaliśmy, bo nie byli zarejestrowani, zarejestrowali się. Także no. Tyle jeśli chodzi o dłużników alimentacyjnych. W zestawieniu naszych wydatków środki gminy, cały wydatek, który ponosi ośrodek pomocy społecznej, zostały przeliczone te 13,5% to są koszty, jakie ponosi gmina na wydatki ośrodka pomocy. Asystent. Wydaliśmy 5 decyzji na nieodpłatne korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej. To jest tak, jak nasi podopieczni są bardzo zajęci i czasami się zdarza, że nie zdążą odhaczyć się a zaczyna się coś dziać, że na przykład muszą udać się do szpitala i wtedy nie posiadają ubezpieczenia. A no, są to już w takich sytuacjach, kiedy naprawdę te osoby wiemy, że i tak nie poniosą kosztów. I tak to wróciłaby opłata za szpital do nas. W 2012 roku, pomimo że występowaliśmy do kuratorium oświaty o 25 miejsc polonijnych, przydzielono nam tylko 15 miejsc, z tego 10 to były miejsca faktycznie na koloniach socjoterapeutycznych, a 5 dzieci pojechało na
Polonie zorganizowany przez Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. I właściwie tą piątkę dzieci to już nie my typowaliśmy, tylko tam pan Paciejewski prowadzący tą, chyba jest prezesem tego zarządu i ze szkołą porozumienie, bo to byli sportowcy. I oni jechali na taki sportowy, także my już nie braliśmy udziału. Jak zwykle już od kilku lat, już chyba 6 lat, dzieci otrzymały paczki od nurków, ale tak naprawdę od nurków tych na plaży. I jeśli mogłabym nawiązać, bo tu była dyskusja, w której nie wzięłam udziału, ale to nie dotyczy ośrodka pomocy, ale myślę, że koszty, które ci nurkowie akurat tu przy szkole, którzy korzystają z hangaru, no nie, raz zorganizowali tylko paczki dla dzieci, to na mojej kadencji. No a myślę, że 300% podniesienia ich kosztów to jest chyba za mało, bo te szkody, które wyrządzili jeżdżąc w tej z powrotem, gdzie jest, murek się zawalił, to naprawdę nie dotyczy ośrodka, ale to szkód wyrządzają naprawdę bardzo, bardzo dużo i koszty myślę, że będą przeogromne naprawy tego wszystkiego. Prowadzimy bardzo dobrą współpracę z pedagogami szkolnymi. Naprawdę jesteśmy przynajmniej raz w tygodniu na telefonie. Zresztą nie ma co liczyć. No i z pedagogami, no i oczywiście z panem dyrektorem, bo cóż byśmy poradziły, gdyby nie przychylność pana dyrektora, kiedy my dzwonimy, że jest coś bardzo pilnego i potrzebujemy zawieźć na przykład dzieci z rodzicami do lekarza, bo rodzice sami nie pojadą, nie wynajmą, nawet gdybyśmy dali pieniążki na auto, żeby wynajęli sobie ten samochód, to oni te pieniądze prędzej przebiją, niż by mieli pojechać z dziećmi do lekarza. Czy do okulisty, czy do specjalisty, do poradni pedagogicznej. Absolutnie nie poczuwają się do takiego obowiązku. I tutaj dobra współpraca ze szkołą, kiedy my dzwonimy. Panie dyrektorze, prośba. I zawsze możemy liczyć naprawdę wielkie dzięki, bo to jest bardzo ważne. To jest kontynuacja pracy socjalnej. Kiedy pracownik socjalny dochodzi do pewnego punktu, że teraz już mam umówione terminy, bo te terminy lekarzy też umawia pracownik socjalny. Albo asystent rodziny, to raczej tym nie zajmują się rodzice. Bo nie poczuwają się do takiego, a po co? A co mu źle tak? Odpowiedzi są takie i dlatego też podkreślam, nie możemy wyręczać tych rodziców z wszystkiego. Że my będziemy też o wszystko już dbali, bo naprawdę nie dzieje się dobrze. Nie dzieje się dobrze też, jeśli chodzi o umieszczanie ludzi starszych w domach starców. Tak, domy pomocy społecznej. Tak naprawdę w zeszłym roku nie umieściliśmy nikogo. Mamy 7 podopiecznych z poprzednich lat. Ale dlaczego mówię, że nie dzieje się dobrze? Dlatego, że coś się takiego wydarzyło, że ludzie nie mają w ogóle wstydu, bo już inaczej trudno mi powiedzieć, że przyjdzie pan nawet na skargę do pana burmistrza, że my, ośrodek pomocy, nie zajmujemy się, nie interesujemy się jego matką. Gdzie
Ja nawet nie wpadłabym na taki pomysł, jeżeli ktoś z rodziców mieszka przy dziecku i ma jeszcze oprócz tego troje czy czworo dzieci na terenie gminy, żebyśmy mieli wchodzić i pytać, czy my jeszcze mamy coś do zrobienia. To główny obowiązek jest dzieci. Tak? Dzięki Bogu, że jest taka ustawa, która nakazuje, kodeks rodzinny, który nakazuje dzieciom opiekę nad rodzicami, bo by było strasznie. Ja miałam takie sytuacje w zeszłym roku, gdzie potrafiła pani przyjść z matką swoją i powiedzieć, ta starsza kobieta, 80 parę lat, siedziała na jednym krześle, córka obok, i ta córka mówi, zabierzcie ją sobie. To są sytuacje, kiedy naprawdę serce pęka normalnie, serce pęka na to, co... I wtedy my musimy podejmować takie dość drastyczne kroki, wprost grożąc rodzinie, że skierujemy sprawę do sądu, czy oni faktycznie nie mogą się zajmować tą matką. Nie wiem, co się, jakaś znieczulica się dzieje, czy o co tu chodzi, ale jest po prostu nieciekawie. Jest naprawdę nieciekawie. Tam, gdzie są osoby samotne, my doglądamy, a na takich całkowicie samotnych osób, które by sobie nie radziły, to już nie mamy na naszym terenie. Dlatego, że jak się przyjrzeć, nawet tam, gdzie są opiekunki, to czy w Łodzi, czy w Szczecinie, czy w Stargardzie mieszka rodzina. I ta rodzina nie może czuć się całkowicie obciążona, że nie muszą się zajmować matką, ojcem, bo nie mają czasu. Proste tłumaczenie, jak pyta mnie ktoś, dlaczego my nie, pyta mnie syn, dlaczego matką jego się nie zajmuje, to mu odpowiadam na to, że jak on był dzieckiem, to też nie opieka zajmowała się nim, tylko matka jego. I przychodzi czas kiedyś, żeby spłacić. Tak jak już mówiłam o projekcie systemowym, w zeszłym roku budżet projektu wynosił 131 722 zł, w tym środki własne gminy 10%, czyli 13 172 zł. Przeszkoliliśmy znów 4 opiekunki i jeszcze wymyśliliśmy, że może będzie łatwiej jeszcze z elementami języka niemieckiego. Panie były zachwycone, dostały, zaraz potem miały spotkanie z firmą, która zatrudnia, bo zdobyły dyplomy i firma szkoleniowa zorganizowała spotkanie z firmą, która zatrudnia opiekunki, żeby zaproponować panią pracę. No ale chętny brak. Dlatego też uważam, że asystent rodziny będzie to lepsze niż, bo już tych opiekunek mamy przeszkolonych, nowoczesny sprzedawca też 4 osoby. Kucharz małej gastronomii 2. No i potrzeby masz. Potrzeby. Nie ma potrzeb. Nie mamy potrzeb. Jesteśmy skromne, nie mamy potrzeb. Mamy. A już szybko dziękuję. A można je przełożyć na, za rok? Potrzeby mamy oczywiście lokalowe, jak zwykle, jak co roku powtarzam, potrzeby lokalowe, ale znamy sytuację, także nie będziemy się rozwodzić. Dziękuję. Kto chciałby z Państwa radnych jeszcze zabrać głos w sprawie bardzo obszernego sprawozdania? Proszę bardzo, pani. Ja chciałam spytać w sprawie tych opiekunek właściwie z rodziny,
tutaj jest opłacanie składek na ubezpieczenie, jak ona zrezygnuje z pracy i zostaje osobą. Czy dostają to osoby, które mieszkają tu w Ińsku z matką, czy na przykład córka mieszka gdzieś tam i dostaje pieniądze na ma się opiekować tą matką. I to musi być w Ińsku, tak? Musi być w pobliżu, no może być na terenie gminy, że mieszka na przykład w Czerwieniu, mama mieszka w Ińsku, to jest. No samolotem też może latać. Czołgiem. W Stargardzie i dostaje stąd zasiłek, żeby się tutaj matką opiekować. A jak one są kontrolowane właśnie wtedy? Nie są kontrolowane. No właśnie to jest błąd. A dlaczego błąd? No bo przykładowo, jak się pytała przed chwilą radna, dana osoba nie uczestniczyła, nie mieszka w Wińsku, jest emerytowana tymczasowo, a 2 miesiące, 3 miesiące za granicą siedzi. Ale mama nie skarży się, że nie ma takiej opieki. Ale to jest my mamą nie... Ale jeżeli ja zabiorę tej zabiorę to opiekę. Udowodnię, chociaż nie musimy tego robić, tak? To bym musiała dowodzenie prowadzić. I matka mi powie, że opiekuje się, albo na przykład ta osoba wyjeżdża za granicę i te pieniążki, które ma, może komuś oddaje, żeby opiekował się tą matką. Tak, tak. Jeżeli ja zabiorę to są środki zewnętrzne, wojewoda nam daje te środki, tak? Ja zabiorę, mama powie, okej, dobrze, to dajcie mi opiekunkę teraz, bo nie ma moich dzieci tu na tym terenie. No i muszę zatrudnić opiekunkę i opiekunka będzie nas kosztowała i to będą środki gminy. Czy jest warto faktycznie, jeżeli te matki nie dopominają się, nie skarżą się, że te dzieci się nimi nie opiekują, czy faktycznie trzeba robić śledztwa? No bo tak, no może nas czekają, bo to jest kolejka do lipca i od lipca teraz... A będą zmiany od lipca takie, że połowa może nawet połowa? Nie dostanie, albo jedna z 10%, bo to jest tyle dochody na tą osobę, która jest nią opiekuje i kiedy którą opiekuje, tam nie może przekroczyć 600 zł. No to praktycznie to nie wiem, kogo to załatwi. I z powrotem wróci to do nas. Właśnie, dlatego mówię, i wróci to do nas i wtedy będzie zatrudnienie opiekuna. Proszę Państwa, no będzie to wszystko sprawdzane, na nowo muszą być złożone wnioski i przeliczane kryteria dochodowe będzie, tak. To wtedy będzie miało Państwo więcej zatrudnienia. Po prostu gmina będzie wyższa. I gmina będzie właśnie... Proszę bardzo, jeszcze raz Pani Radna. Pytanie chciałam zadać. Ile jest takich właśnie rodzin alkoholowych, co Pani mówi, że lepiej wynająć samochód i wysłać rodziców z dzieckiem, niż dać im pieniądze? Ile w naszej gminie jest takich rodzin? Które mniej się my opiekujemy? No nie, tak dużo nie, ale te najtrudniejsze, no to mamy takie 3-4 rodziny, no to tak. Ale tak po jednym. Jeszcze jedna rzecz. Czy na przykład jest tak, że przez jakiś tam okres otrzymują zasiłki, no bo faktycznie, a później przyjdą i mówią, już nie chcemy, bo dajemy sobie radę, czy nie ma tak? Nie, spokojnie, jest mniej zasiłków i nie tak. Faktycznie jest troszkę rodzin, które się po prostu nadziemniały, to jest fakt. Że troszkę odeszło nam rodzin, które systematycznie korzystały, a teraz korzystają sporadycznie, ale czegoś takiego, że przychodzą i mówią, że już nie chcemy, to nie. Zawsze tam odgrażają nam się, że już więcej od was nic nie będziemy potrzebowali, ale i tak wracają. Wracają, tak. A ilu uczniów jest objętych dożywianiem w tym roku? Było. W tym roku 91. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja mam, Panie Kierownik, takie pytanie, czy do zgłaszania na przykład do starostwa o właśnie, żeby tym dłużnikom alimentacyjnym zadać prawo jazdy, czy tam do prokuratury o wszczęcie postępowania, to jest raz w roku Raz na pół roku. Bo tutaj ja tak wnioskuję, że jeśli prokurator
prokuratura odpowiada nam, że to postępowanie zostało umorzone z jakiegoś takiego powodu, to wydaje mi się, że my też powinniśmy wystąpić do starostwa, po prostu mieć taką wiedzę. Kto został pozbawiony tych prawo jazdy, to wiedzę powinna mieć też tutaj policja. No, ale my występujemy z pismem o odebranie i o zabieraniu w starostwie tam tego. Ta informacja jest właśnie dobra, bo w rzeczywistości, jeśli się patrzy na statystykę, to są chyba ci sami ludzie, którzy są, mają pozbawione prawo jazdy, są zgłaszani do prokuratury tam o wszczęcie. No, teraz ja mówię tak, jakby policja wiedziała, tam za 10-12 złotych, co pani kierownik mówi, za 10-12. Tutaj może nie pozbawiono prawo jazdy, ale tak, tak to muszę dojść na dziecko. To policja nie wie. No. Raz na pół roku odda. A jakby wiedziała na tym terenie, czy on faktycznie zarobuje, czy nie tym samochodem, tak już zawsze postępowanie może dodatkowo prowadzić. Ale z tego, co ja wiem, to jeżeli nie, bo Wydział Komunikacji wzywa Kowalskiego do oddania w takim terminie, jeżeli nie odda, to wtedy Wydział Komunikacji do Policji wysyła informację. To jest robione, panie przewodniczący. No, ale ja mówię tutaj, pani kierownik nie wie, bo jak dostaje... No pani kierownik nie odbierze prawo jazdy, ona być może nie odbierze. Został pozbawiony, a na następne półrocze znów wysyła, dajmy na to taką samą decyzję. No bo musi. Ale on to nie wie, i tak musi. Ma informację, że jest na pół roku czy na rok. Zabrano, ale jakby miał zabrano. Ale nie wiem, czy można podawać takie informacje, bez decyzji sądu. No to są właśnie, to są, to jest cała ochrona dla mnie. Proszę podali informacje o zabraniu, że odrzemi, ale tutaj na policja. Znaczy tak, my jak mamy kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego, to nie jest kontrolowane, czy my dostaliśmy odpowiedzi, czy nie, tylko jest kontrola. Tylu i tylu, tylu się zgłosiło na wywiad, tyle wysłanych pism. Są wysłane pisma? Nie, takie pisma muszą być wysłane. Dlaczego zaniedbanie nie wysłaliście? Jaki skutek te wysłanie decyzji przyniosło, to ja mówię, aha, moje decyzje, wysłanie decyzji na to się wpłynęło i ja mówię, to jest inna satysfakcja, mamy to pracę. Ja nie chcę powiedzieć nikomu to, co zabra, tylko wy, urząd wydający decyzję do starostwa, powinien powiadomić was, nie dostanie konkretnej. No ale starostwo nie odpowiada. Prokuratura odpowiada, starostwo nie odpowiada. Prokuratura bardzo szybko odpowiada. Sprawa została umorzona. Tak jest. Nie ma pracy. Ja tylko jedno pytanie, bo na samym początku pani kierownik wspomniała o tym, że 5 tysięcy kosztuje dom dziecka, a czy my na naszym terenie gminy mamy rodziny zastępcze, bo... Tak, mamy rodziny zastępcze, ale to spokrewnione rodziny zastępcze. Jest kilkoro dzieci, z tym, że akurat tym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Aha, czyli my nie, pani nie może tam kierować dzieci? Nie, nie, nie. Ja mogę wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jeżeli z tych rodzin, które już rozmawialiśmy na przykład z babcią, dzieci, które zostały umieszczone w domu dziecka, czy nie zechciałaby być rodziną zastępczą, ale babcia powiedziała, że nie. A ile to by kosztowało? Ale to wtedy koszt by ponosiło Powiatowe Centrum. Czyli nas nic by to nie kosztowało. Nie mamy, nie. No ale babcia jakby miała konkretną ofertę, przepraszam, że to tyle i tyle na dziecko ale to, dostanie. Nie, no to oczywiście, tylko że babcia nie dostaje 5 tysięcy na dziecko, bo 5 tysięcy to kosztuje utrzymanie dziecka w domu dziecka. No ale jakby 1000 dostała? Ona by dostała około 700 zł na dziecko. To trzeba podnieść do 1000 i się zgadza. Ale to nie, no to co my? No, my trzeba prosić, błagać, przekonywać, namawiać. Ale tak, oczywiście, no, z tym, że mamy taką sytuację, gdzie niestety, ale z jednej rodziny na pewno nikt nie weźmie tych dzieci. No bo ja myślę, że tu jest pewne pole do manewru, tak? No i jest, jeżeli by może... były rodziny, które by chciały. Oprócz, załóżmy, przepraszam bardzo, ale tak ja tak
Zamiast 700 zł, załóżmy tyle, jest, taka jest możliwość. Jeszcze ośrodek do pomocy w czymś tam jeszcze pomógł. No ale ośrodek pomocy, pan czyta na pierwszej stronie, działa na ustawach o pomocy społecznej. I jeżeli kryterium zostanie przekroczone, a będzie, to ośrodek pomocy może... To wtedy jeszcze jest zasiłek celowy, pani kierownik. Raz w roku. Raz. 10 tysięcy. No dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Proszę Komisję Spraw Społecznych o zaopiniowanie sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej działalności w roku 2012. Czy państwa radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki w górę. Komisja Spraw Społecznych. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej ze wszystkim działalności. Panie Przewodniczący, czy mógłbym zwolnić się? Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Zapoznanie się z informacją na temat zamówień publicznych przeprowadzonych przez Gminę Nisko Śródcieszyn w roku 2012. W 2012 roku pracownik, który zajmuje się prawami zamówień publicznych, przeprowadził 6 postępowań. Na podstawie ustawy, które wyłonienia wykonawcy zamówienia. Dotyczyło to między innymi opracowania niektórego planu gospodarczego średniego na terenie części przewodniczących gminy Nisko, wykonanie zadania przesuwania na kwestię na terenie gminy Nisko, wykonanie projektów. Realizacja dowozu dzieci do szkół, udzielenie kredytu na przebudowę budynków ciemników na mieszkanie socjalne oraz dystrybucja energii elektrycznej, czyli do jak byłem przekazywany. W tej chwili płacimy osobno za zakup energii i osobno za przekazy przesyłanie, czyli dystrybucję. I teraz tak. Tych 5 pierwszych zadań wykonawca zadania wyłoniony został w ramach przetargu. Natomiast ostatnie zadanie było wykonawca wyłoniony z wolnej ręki, ponieważ w tym przypadku tu chodziło o własność urządzeń technicznych, po prostu urządzenia technicznych, które służą do realizacji tego zadania, należą tylko do oparatowań. W związku z tym ustawa dopuszcza udzielenie tego zamówienia z wolnej ręki, ponieważ innej możliwości nie ma. Kto po tych konkretnych gruntach musi pójść ten grunt, a jest właściciel, nie ten właściciel po prostu nie udostępnia tej sieci. Natomiast sam zakup energii odbywa się już wyłoniony wykonawcy do przetargu i odbywa się już tutaj na zasadzie. Teraz jeżeli chodzi tutaj właśnie wyprowadzamy te 3 pierwsze zamówienia, tutaj mieliśmy kilku chętnych, 3 godziny wpłynęło więcej niż jedna oferta. Wyłoniony został wykonawca na podstawie najniższej oferty. Natomiast w przypadku dowozu dzieci do szkoły oraz udzielenia kredytu wpłynęła tylko jedna oferta. Tutaj w przypadku dowozu jest to BKS Gryfice, a w przypadku udzielenia kredytu to było PKO BP Stargano Szczecińskie. W sumie tutaj wszelkie informacje, które dotyczą do tej tabeli zawarte. Następnie tabeli będą Państwu przedstawione umowy, które zostały podpisane, kiedy została zawarta umowa, na jaki okres i jaka wartość nie odnosi się do procedury, która odnosi się do ustawy. Czyli wszystkie dane
wydane, które zostały ustalone na podstawie właśnie przeprowadzenia tego postępowania w ustawie ustawowej. Czyli nie było dużo tych postępowań. Te, które wymagały przeprowadzenia objętych zamówienia zgodnie z ustawą były w ten sposób przeprowadzone. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby? Proszę bardzo, pan radny Szafa. A mnie, panie burmistrzu, brakuje tu informacji o sposobie finansowania tych wszystkich zamówień. Czy to są środki nasze, zewnętrzne i tak dalej. Czy taką informację pani skarbnik mogłaby przygotować na... Mówi pan o inwestycjach. Natomiast pytanie, gdzie są te dyskusja dotyczy informacji na temat przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówienia publicznego. Natomiast realizowane było z różnych i z własnych środków. No tak, ja wiem oczywiście, że to co pan mówi, to ja wiem, tylko że gdyby jeszcze się znalazła tu jedna czy dwie rubryczki, że to są środki nasze albo tam inne, Bruksela czy coś. Każda inwestycja, która jest realizowana, mówię o inwestycjach typu budowa siedlicy, wodociągu, drogi, jest robiona na podstawie środków uzyskanych z zewnątrz i na tym naszego udziału. To ja rozumiem. To jest takie zadanie jak kredyt czy pozyskanie kredytu, podnoszenie kosztów tego kredytu, to są wydatki bieżące i na to nam ich nie da. Tak samo dowóz dzieci do szkoły, to jest zadanie własnej gminy, wydatki bieżące i na to się środków zewnętrznych nie pozyska. Także trzeba rozróżnić o jakich wydatkach mówić, czy to są inwestycyjne, czy to są bieżące. Natomiast zamówienia publiczne obowiązują w przypadku prowadzenia wykonawczych tak zadań inwestycyjnych, jak i zadań bieżących. To są zadania bieżące. Czyli takiej informacji nie przygotuje pan? Ale moment, pytanie rady było, proszę o informację na temat zamówień publicznych. Natomiast nie było rozwinięte, że proszę do tego dołączyć jeszcze informacje na temat finansowania. Ale wy znowu nie odpowiadacie. Ja zadaję proste pytania, a wy znowu jeździcie w koło, nie? A żaden boi się pod... Niech pan powie, tak albo nie. Albo dostanie... Zaraz przy głosie, zaraz wszystko wyjaśnię. Mieliśmy przygotować informacje na temat przeprowadzania samego procesu wyłaniania wykonawców, czyli jak gdyby zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Taka informacja jest przygotowana bardzo szczegółowo. Wszystkie dane tutaj są zawarte. I tutaj na to udzielono odpowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, jako radny zgłosi taki wniosek, to potrzeba taką odpowiedź. Przyszedł powiedział, że takie wiadomości Państwo macie, bo jak się mówi, one są ujęte w budżecie. To niekoniecznie, ja muszę panu przyczynek, on radny sam sobie może przeczytać. Nie wiem, jak to są inwestycje realizowane, jakie były zrealizowane i wiadomo. Nie, wiesz, Łody, każdą jedną inwestycję. Kto finansował? Ja, szkoła wyższego. A ty chcesz jeszcze cicho. Zgodnie z pismem przewodu. I wszystkie te dane niezbędne są tutaj tylko zawarte. No nic. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zadać pytanie w tej sprawie? Czyli nie będzie najpierw takiej informacji. Jeszcze raz powtarzam, tak czy nie? Jeżeli tak, czy nie? Pan radny Szafran wystąpi z takim pismem, wnioskiem, pan burmistrz panu udzieli, chociaż informacje są dostępne w kilku miejscach, między innymi w budżecie. Dziękuję bardzo. Pan się wtedy na czym ciśnie, to tak samo to miał panie burmistrzu, dziękuję. To wcale nie jest ta sama działka. Proszę, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w sprawie zapoznania się informacji na temat zamówień publicznych przeprowadzonych przez gminę w 2012 roku? Nie? Dziękuję. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedstawionej informacji. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie informacji dotyczących zamówień publicznych przeprowadzonych przez gminę w 2012 roku. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba, kto jest
podstawie głosowania stwierdza, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała informację dotyczącą zamówień publicznych przeprowadzonych w 2012 roku przez gminę Pińsko. Przechodzimy do punktu 6. Zapoznanie się z informacją o współpracy gminy Pińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok. Proszę bardzo, pan burmistrz. Na terenie gminy Pińsko, według naszej wiedzy, mamy działa 11 stowarzyszeń. Nasze działa to jest w przypadku niektórych mocno kapitalne, bo często to jest jedna osoba, która realizuje swoje ambicje, a dlatego ale mamy tutaj 11 stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie gminy. Ja wytrzymam. To najbardziej aktywne, z którymi gmina współpracuje, to jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Unijskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Realizowane jest w gminie zadanie utrzymania przedszkola gminnego, a także siedlice socjoterapeutyczne na części wsi na terenie gminy. To jest na to zadanie, między innymi gmina przeznacza w zakresie, jeżeli chodzi o 65 tysięcy, natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, w zależności od tego, co też rozmawiali, stowarzyszenie składa informacje co miesiąc z ilości dzieci i jest określona dotacja na jedno dziecko i na podstawie Pani Skarbnik wylicza tą dotację i przekazuje do stowarzyszenia. Następnym stowarzyszeniem to jest Stowarzyszenie Miejskie Lato Filmowe, które jest współorganizatorem edycji Miejskiego Lata Filmowego. W ubiegłym roku przewidziano było dotację na kwotę 40 tysięcy. Niestety stowarzyszenie otrzymało tylko 10, w związku z poważnymi kłopotami finansowymi, jakie nasze gmina przeżyła w ubiegłym roku. W tym roku rozmawialiśmy, spotkaliśmy się z zarządem stowarzyszenia z celem wypracowania sposobu przekazania tej zaległej kwoty, ponieważ niestety subwencja, która była przyznana przez gminę na organizację, i subwencja przy dotacji, to jest określone ściśle na określone ściśle zadanie, czyli jest to dotacja, przeznaczona była na organizację filmowego, powinna być wykorzystana w ciągu roku kalendarzowego. Oczywiście tu nie z gminy stowarzyszenia, tylko z tymi gminy to nie zostało zrealizowane. W związku z tym poszukujemy sposobu, żeby, a stowarzyszenie siłą rzeczy ma niezapłacone zobowiązanie z tytułu organizacji Miejskiego Lata Filmowego i tutaj trzeba powiedzieć, że w naszej gminie te zostały zrealizowane, żebyśmy nie przekazali tej dotacji. Więc próbujemy znaleźć jakiś sposób, żeby pomóc stowarzyszeniu wyjść z tych zobowiązań. Zobaczymy, jak sposób pewnie się rysuje, jak to rozwiązać. Myślę, że tyle się rozwiązać. Na następnym takim dużym stowarzyszeniu, czyli bardzo ważnym, koniecznie najważniejszym, to jest Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna, które tutaj na terenie gminy jest przede wszystkim aktywne, ale także dba o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Przede wszystkim przeciwpożarowe, uczestniczy akcji unieszkodliwiania pożarów, ale też i bardzo często bierze udział w innych akcjach, czy pomaga w sposób inny niż tylko udział w gaszeniu pożarów, to jest przy organizacji imprez, przy usuwaniu skutków jakichś wichrów, to znaczy przewalone na drodze drzewa, czy za gdzieś podniesienia, które występują po ulewach. I tutaj nasza jednostka Ochotnicza Straży Pożarnej jest bardzo aktywna, współpraca układa się, myślę, dobrze. Także jednostka jest aktywna na polu
trochę przy pomocy rolników publicznych, trochę zamiarowanie strażaków, a za odgromadzenie strażaków, jak powiedziałem, tutaj duży u nas, ta remiza po Opoli, jakby, no, jest to zadanie, jest rozbudowa tej remizy, jest realizowana. To są takie trzy najważniejsze stowarzyszenia, z którymi współpraca jest prowadzona, zdarza się. Inne stowarzyszenia działają w mniejszym zakresie i w zasadzie trudno tutaj powiedzieć o jakiejś wielkiej współpracy z gminą. Ja miałbym może na razie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Szabra. Na samym początku pan burmistrz raczył wspomnieć, że według waszej wiedzy, według pana wiedzy jest 11. Tak, ja powiedziałem, że jest. Tak, więc ja chciałem podpowiedzieć panu burmistrzowi, że na stronie BIP-u starosty Starogardzkiego ta lista stowarzyszeń działających na terenie gminy Jeńska jest znacznie dłuższa, nie? Nie ma tam co prawda Jeńskiego Towarzystwa Przyrodniczego, ale oni też nie... Jeszcze nie ma, nie aktualizują tego też, tak samo jak i pan tego nie robi. Poza tym chciałem pana zapytać, kiedy na stronie gminnej zaktualizuje pan informacje o stowarzyszeniach, bo tam są dane nie tylko, że niepełne, ale i nieaktualne. Między innymi o tym stowarzyszeniu Iście Lato Filmowe. Jeżeli chodzi o rejestr stowarzyszenia, tak jak pan zauważył, prowadzi starosta. Trzymają w tej chwili już chyba marszałek i oni mają obowiązek taki rejestr zamieszczać, natomiast my takiego obowiązku nie mamy, nie zamieszczamy i nie będziemy zamieszczać. No ale panie burmistrzu, jeżeli tam jest informacja... Natomiast będzie informacja na temat stowarzyszeń, które faktycznie autentycznie działają na terenie gminy, pomagają gminie w realizacji zadań. Bo gmina ma określone zadania i ja mówię tutaj o współpracy z tymi stowarzyszeniami, które Ja wiem, o czym pan mówi, panie burmistrzu. Ja wiem, o czym pan mówi. Ja nawet się nie upieram, że... Nie mamy obowiązku takowej listy zamieszczeń. No dobra, ale jeżeli tam już się znalazły informacje o jakimś stowarzyszeniu i one są już dawno nieaktualne, no to chyba to jest coś nie tak, tak? Ja bym prosił, żeby te dane, które tam są, żebyście zweryfikowali i uaktualnili. Nie wiemy, co mamy robić naprawdę. To po co my na ten temat tu gadamy, jak pan wie, co ma pan robić? I na dodatek robi pan to źle. No to po co my tu gadamy? Szkoda gadać. No jeżeli tam o tym miejskim lecie filmowym już się tego przyczepi, jeżeli tam jeszcze w zarządzie stowarzyszenia na pana stronie wisi, że jest Michał Kupczyński, a on już dawno nie jest, to znaczy, że jesteście do tyłu. No do tyłu jesteście, no. Do tyłu. Jest link do strony stowarzyszenia i tam na tej stronie myślę, że jest wszystko na bieżąco. Nie ma żadnego problemu, żeby tam po prostu trafić i nie... Dobra, w porządku, niech pan tego nie robi. Proszę powiedzieć, to znaczy, że już macie jakąś receptę na to, żeby te pozostałe 30 tysięcy z ubiegłego roku Iskiemu... Proszę pana, powiedziałem, że jesteśmy w trakcie rozmów i... Dogadujecie się na razie. Taka informacja będzie. A tu wcześniej była informacja, że radni zamierzają w tym roku przeznaczyć jakieś tam diety swoje... przekazać na to 40. Jak to się ma? Może któryś z panów przewodniczących by się wypowiedział na ten temat? Bo ja bym się chętnie dołączył na przykład. Nic nie stoi na przeszkodzie. Radni Gminnego Forum Samorządowego zobowiązali się jedną dietę przekazać na... Do opozycji.